Nazywam się Marshall Teller. Moja rodzina przeprowadziła się tutaj z New Jersey. Może to zabrzmi śmiesznie, ale Erie w stanie Indiana to najdziwniejsze miejsce na świecie. Przykład pierwszy. Facet, któremu przywożę gazety, to wykapany Elvis Presley. Dziękuję, mały. Przykład drugi. W śmieciach grzebie autentyczny Yeti. Nawet z najlepszym przyjacielem człowieka coś tu jest nie tak. Nie wierzycie? Uwierzycie. Erie, Indiana. Występują Kiedy mieszkaliśmy w New Jersey, zdarzały się tam nieraz wichury, ale dokuczały każdemu jednakowo. W Erie jednak nie mogłem pozbyć się wrażenia, że brzydka pogoda prześladowała przede wszystkim mnie. Szczególnie tornado. Tornado to obdarzony inteligencją wiatr wiejący z prędkością 200 mil na godzinę. Mimo to mieszkańcy Erie, zamiast chować się przed nim w piwnicy, co roku obchodzili Dzień Tornada. Marshall, Simon, ruszamy na piknik. Nigdzie nie jadę. Marshall, to nasz pierwszy dzień tornada. Co to za dziwaczne pomysły? Co roku tornado zwane Starym Bobem spada na Erie tego samego dnia. A widzę, że dla was to jakiś bardzo ważny pogański rytuał. Czy ty potrafisz normalnie myśleć? A ty umiesz już wyłączyć suszarkę? To tylko taki miejscowy zwyczaj, okazja do pikniku. Tornada to najmniej przewidywalne zjawiska w przyrodzie. Spójrz na to tak. Widziałeś kiedyś świstaka w dniu świstaka? Na niebie ani jednej chmurki. Któregoś roku takie tornado porwało pana Degenforda. Mówili, że stary Bob porwał go dlatego, że nie przyszedł na piknik. Simon, widzę u ciebie wpływy Marszala. Simon, to prawda, że kupiłeś los na loterię? Tak, kupiłem, ale byłem zmuszony. Wiem, dlaczego on nie chce iść. Od czasu, kiedy obejrzał czarnoksiężnika z krainy Oz, boi się tornada. Ja się boję tylko tego, żeby mnie ktoś z tobą nie zobaczył. No już dobrze, wystarczy, dosyć. Marszal, jeżeli naprawdę nie chcesz iść, zostań. Jeśli nadejdzie cyklon i usłyszysz syrenę, co jest bardzo ważne, schowaj się w południowo-wschodnim... Nie, w południowo-zachodnim rogu. Piwnicy. No chodźmy, nie chcę się spóźnić. Stary Bob może się gniewać. Ostatnia szansa, Marszal. Nie, dziękuję. Jak chcesz. A Simon? Nie, dziękuję pani. Powariowali. Odbiło im. Ale jeżeli stary Bob nie pojawi się w ciągu godziny, pójdziemy na losowanie? Przerywamy nasz program, by nadać komunikat. Tu mówi William Wally z Centrum Prognozowania Pogody. Ekrany radaru pokazują to właśnie oko cyklonu, 3 mile na południe od Erie, które przesuwa się szybko na północny zachód. I to akurat w dniu tornada. Stary Bob jest punktualny. Ojej! Panu nie jest? Nieważne. Gdzie jesteśmy? Erie, w stanie Indiana. Niesamowite. Absolutnie niewiarygodne. Moje ostatnie obserwacje wykazały, że byłem nad drogą numer 3 w mundzie. Nie poszliście na piknik? Co wy wyrabiacie? On się wścieknie. Kto się wścieknie? Stary Bob. Erie, Indiana. Dzień 139.
Powiedział, że nazywa się Howard Reimer i że porwało go tornado. Nawet w tutejszej 10-stopniowej skali niesamowitości to zasługiwało na 9,5. Może trochę musztardy? Świetny pomysł. Jak pana porwało? Natknąłem się na początki Starego Boba na wschód od Indianapolis wczoraj. Właściwy cyklon zaczął się formować dziś rano. No i wkrótce... porwało mnie. 6 godzin wewnątrz leja tornado. To niebezpieczne. No, niezwykle niebezpieczne, ale ktoś musiał jednak to zrobić. Pracuję dla Noego. Tego z Biblii? Nie. Noe. Narodowa Organizacja Ekometeorologiczna. Jestem meteorologiem. A więc pan przepowiada pogodę. Nie należę do tych facetów, którzy zwykle zapowiadają pogodę w telewizji. Meteorolog to naukowiec. Przepraszam. Nic nie szkodzi. Prócz stalowej woli i żelaznych nerwów, badania cyklonów wymagają specjalnego szkolenia. Wiatr wiejący z taką prędkością może złamać każde drzewo jak zapałkę. I zerwać ubranie z człowieka. Tornado jest tak złe jak dziecko, któremu zabrano zabawkę. To przecież nie jest nikt żywy. A ja uważam, że tak. Te wszystkie gwałtowne zjawiska, tornada, cyklony, huragany, to żywe istoty. Ludzie nadają im imiona. Na przykład Stary Bob. Stary Bob przede wszystkim. To znany kolekcjoner. Chyba porwał Pamelę Earhart. On ją wyssał z Pacyfiku. Simon, pamiętasz tego starego Lockheed'a Electra z Deadwood Park? To był właśnie jej samolot. Nie sądzisz chyba, że ta staruszka, którą widzimy biegającą po parku, to... Dlaczego pan uważa, że tornado to żywa istota? Chodźcie ze mną. Co to jest? Mój wynalazek. Jeździec tornado. To radio ma izotopowy generator cieplny do cykloakustycznego gromadzenia danych. To też moje dzieło. Ciekawe urządzenie. A do czego służy? To urządzenie rejestruje dźwięki, jakie wydaje tornado. Właśnie w tej chwili słyszycie samego starego Boba. Huczy jak zwykły wiatr. Wszyscy tak mówili. Mój szef, moja dziewczyna. Trzeba się wsłuchać. Uwaga. Oto to. To jest naprawdę głos tornada? Niemożliwe. Skąd on wie, jak się pan nazywa? Znamy się świetnie. Bob to mój kumpel. Dlaczego pan powiedział, że Bob się wścieknie? Może się wściec jak wszyscy diabli. Wielkie wiatry są egocentryczne i Bob... Nienawidzę imienia Bob. Nie jest tu wyjątkiem. Co roku on ja Iri, bo mieszkańcy na jego cześć świętują, ale wy zostaliście. A więc kto wie, czy nie uznał tego za dowód obrazy. Uważa pan, że cyklon mógł się obrazić o to, że ja nie poszedłem na piknik? Posłuchaj tego. Marszal, to jest naprawdę problem. Jeśli jak najszybciej nie wrócę do wnętrza tornada, nie wiadomo, jakie szkody nam wyrządzi. Dobrze, tylko niech go pan stąd zabierze. Oczywiście, ale musicie mi pomóc. Teraz chwileczkę. Cześć! Dobrej zabawy w dniu tornada. Cześć! Nie jesteśmy ze mną. Hej! Mamo! Tato, to już koniec. Naprawdę? No chyba. To był tylko stary Bob. Hej, ludzie, skoro stary Bob zechciał już nas opuścić, należałoby rozpocząć główny punkt uroczystości i poprosić naszą uroczą Miss Tornada o rozpoczęcie losowania. No to idę! Chodź, Cindy, chodź! A, kochanie... Tak, Marszał miał rację, stary Bob zjawił się punktualnie. Wyjątkowo pięknie. Mówisz to tak spokojnie. Bo nic takiego się nie stało, było tak, jak wszyscy mówili, że będzie. Co roku stary Bob się pojawia, pokręci się tutaj trochę i już go nie ma. Boję się o Marszala. Jestem pewny, że kiedy usłyszał syreny, schował się do piwnicy. Zadzwonię do niego. Tuteler. Cześć, tato.
Nie, nie, w porządku. Nie. Nie, prawie nie poczuliśmy. Nie, nie. Wszystko naprawdę w porządku. Tak, cześć. Nie byłem pewny, jak mam się zachować. Trzeba było jednak coś zrobić. To przeze mnie stary Bob wstąpił na wojenną ścieżkę. Wiadomość nagrana. Jestem gotów. Za pomocą tych kabli zmienimy wszystkie syreny ostrzegawcze w jeden wielki zestaw głośników. Jeśli teraz nie otrzyma naszej wiadomości, nie otrzyma jej nigdy. Gotowi? Ty pierwszy, Marszal. No i co, Marszal? Jesteś ze mną? Czy przeciw mnie? Chcę wystraszyć starego Boba. Gdyby coś mi się stało... Biorę twój rower? Simon. Zapraszamy! Najwyższy czas wziąć udział w loterii Dnia Tornada i wylosować wspaniałe fanty. Zaryzykuj i wygraj przyczepę kemblingową ufundowaną przez firmę Erie Globus. Druga, nie mniej wspaniała wygrana w naszej loterii to trzydniowe wakacje w jednej z uroczych górskich miejscowości. Czyj to głos? Ja nic nie rozumiem. Co to takiego? Dziwne ostrzeżenie przed tornadem. Mam nadzieję, że nikt z obecnych nie zrobił tutaj nic niestosownego. Lepiej wracajmy do domu. Nikt stąd nie pójdzie. To jest wyjątkowa sytuacja. Wszyscy mają się schronić w tym budynku. Tornado w St. Louis w stanie Missouri zniszczyło w 1927 roku 5 pięciopiętrowych budynków, pozostawiając nienaruszoną butelkę lemoniady stojącą w pobliżu. Nie mogłem do czegoś takiego dopuścić tu, w Erie. Stary Bob musiał zniknąć na dobre. To miało być jego ostatnie święto. To powinno zwrócić jego uwagę. Naprawdę? Odchodzi? Ocaliliśmy Erie? Świetnie! Udało się! Co? A! Co mu właściwie powiedzieliśmy? To! Bob! To ja! Howard! Jesteś zwykłym, nędznym przyciągiem, ty żałosny wiaterku! Chodź tu po mnie! Chodź tu po mnie? Żałosny wiaterku? Nie znam się na tym za bardzo, ale sądzę, że lepiej nie drażnić tornada. Co będzie, jeżeli znowu wróci? Ja chcę, żeby wrócił. Stary Bob jest niebezpieczny i nie mogę go inaczej powstrzymać, jak tylko znajdując się w jego wnętrzu. Czy od tego wirowania w cyklonie coś się panu nie poplątało? Jeśli on tu wróci, może nas pozabijać. Możliwe. Oczywiście to on! Co robimy? Czy zastanawiałeś się kiedyś, co byś zrobił, gdybyś miał tylko 10 minut życia? Nie! Teraz masz okazję. Chodź tu po mnie, Bob! Znowu masz ze mną do czynienia. No i stary Bob powrócił. Ale skąd miałem wiedzieć, że się wścieknie tylko dlatego, że bałem się pójść na ten głupi piknik? Howard, niech pan tam nie idzie. Musimy zejść do piwnicy. Natychmiast! No to idźcie. Ja mam za chwilę spotkanie z moim starym przyjacielem. Niech pan tam nie idzie! Nie! Nie! Coś takiego! No tak. Stary Bob rozwalił jeźdźca tornado. Co myśmy mu właściwie zrobili? No tak. Ta kapsuła przeniosła mnie nawet przez Niagarę. Może pożyczysz mi rower? Wykluczone. Do piwnicy, natychmiast. Pójdę do niego, choćby nago. On na mnie jest wściekły. Ty tego nie rozumiesz. Robię to dla przyjaciół. Przyjaciół? 6 lat temu byłem szefem grupy Noe. I wszystkich nas fascynowały tornada.
Byli wśród nas badacze, poszukiwacze przygód, ale jedno łączyło nas wszystkich. Wszyscy chcieli rozszyfrować ich tajemnice. To było niebezpieczne, ale nie przejmowałem się. Oddałem 7 ludzi na pożarcie Bobowi. Tylko ja przeżyłem. To tornado zabiło moich przyjaciół. Muszę z tym coś zrobić. Ich nic nie uratuje. Chcę tylko, by stary Bob przeszedł nad jeziorem Ir i wilgotne i chłodne powietrze go wykończy. Jak pan chce go zwabić? Ujeżdża się go jak konia na rodeo. Trzeba tylko być w stałym kontakcie. Stosując moje cykloniczne urządzenie, udaje mi się utrzymać długo wewnątrz kanału i mogę nim sterować. Ale muszę zbudować nową kapsułę. Mam pomysł, chodźmy. Stary Bob wraca. Cały czas mówisz o tym, jakby to był jakiś szkolny kawał. Nie, ale to się dzieje co roku, prawda, Redford? Nie! Tak złego jeszcze nie widziałem! Jest straszny! Potworny! Tego mi było trzeba! Proszę przejść w głąb magazynu. Bardzo słusznie. Nie zna pan tutaj jakiejś suteryny, jakiejś piwnicy? Ten budynek jest schronem atomowym, jest całkowicie bezpieczny. Tak. Chodź, kochanie. Już idę. A pan, panie władzo? Ja się nie boję tornada. Co pan na to? Wspaniałe. A, czy to nie kradzież? To wyjątkowa sytuacja. No dobra, chodź! Marszal, co ty wyrabiasz? Wygrywa numer! Mój! Jaki masz? 103! A więc wygrywa numer 103! Gratulacje, Simonie Holmes, idziemy! Wygrałem przyczepę? Czy to możliwe? Jeszcze nigdy niczego nie wygrałem! Simon, chodź! Już idę! Teraz! Jesteśmy razem tu, tak sprawił los. Wiecie, trzeba koniecznie coś wymyślić i to szybko. Stary Bob jest naprawdę zły w tym roku. Może będą potrzebne specjalne środki. Chyba nie myślisz o... Masz rację. Ofiara z człowieka to barbarzyństwo. Zresztą, skąd wziąć niczego nie podejrzewającą dziewicę? Co? Zostało niewiele czasu. To się może panu przydać nad jeziorem Iri. W porządku, przelecę. Nie widziałeś mojego cyklonomierza? Uwaga! Uciekajmy! Drugie podejście. Wy się lepiej schowajcie. Ale co będzie z tym aparatem? Bez niego nie da pan sobie rady. Został gdzieś w domu. Prędko biegnij po niego, prędko! Gdzie on jest? Co takiego? Marszał, za późno! To jest dla niego najważniejsze! Marszał, stój, bo zginiesz! Niech mi pan otworzy! Marszał! W tej chwili stąd uciekaj! Ale pan to zostawił! Dzięki! Naprawdę dzielnie się spisałeś! Co? Nic! Zmykaj szybko do domu! Zmykaj, póki nie jest za późno! Powodzenia! I proszę go zabrać! Trzymaj się! Ratunku! Nie puszczam! Ciągnij!
Trzymaj! Koniec zagrożenia. Wszyscy mogą powrócić do domów. Niech was Bóg błogosławi. Idziemy? Trzeba znaleźć marszala. Marszal? Marszal! Gdzie się schowałeś? Wychodził w czasie huraganu? No cały marszal. Tak bardzo bał się tego tornada. Pod koniec okazał się bardzo dzielny. Wiecie, naprawdę mi przykro z powodu tego, co mu powiedziałam. Och, Edgar. Nie, nic nie mogło się przytrafić marszalowi. Marszal jest zbyt... Hej, może przystojny, a do tego jeszcze bystry i dzielny. Marszal, ty żyjesz! Marszal, skąd się tam wziąłeś na tym drzewie? To wszystko dzieło starego Boba. Byłeś na zewnątrz, kiedy to się zaczęło? Nie słyszałeś syreny? Słyszałam, no to co? Hej, to był stary Bob, więc nie było się czego obawiać. No dobrze, zejdź już z tego drzewa. Marszal, gdzie jest Howard? Tego dnia w telewizji wspomniano coś o UFO. Ktoś podobno widział dziwny pojazd w kształcie przyczepy kempingowej, mknący w przestworzach w kierunku wielkich jezior z prędkością 600 mil na godzinę. Może ten Howard był wariatem, a może geniuszem. Tego nie wiem, ale dzięki niemu przestałem się bać tornada. No, może nie tak całkiem. Wersja polska, Masterfilm. Reżyser Ilona Kuśmierska, dialogi Jan Mos. Dźwięk Monika Jabłkowska, montaż Krzysztof Rustecki. Kierownik produkcji Ewa Chmielewska. Wystąpili Jacek Wolszczak, Jakub Truszczyński, Mirosław Konarowski, Elżbieta Jędrzejewska, Artur Kaczmarski, Monika Wierzbicka, Ryszard Olesiński, Wojciech Paszkowski i inni.